Na dźwięk słowa barbarzyńca z reguły wszyscy mamy taką samą wizję, czyli widzimy dzikusa w skórach z siekierą w ręku i wbrew pozorom ten stereotyp wcale nie musi być nieprawdziwy, ale było też dużo ludów, które od niego odbiegało. Barbarzyńcy bardzo często dysponowali wspaniałymi osiągnięciami, ciekawą kulturą, no ale oczywiście tych najciekawszych rzeczy zapomnieli powiedzieć wam o nich w szkole. I kwintesencją tego wszystkiego, o czym wam teraz mówię, jest lud Hunów, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam szerzej. Jak to się stało, że mimo połączenia cech stereotypowego Menena z taką typową koniarą i skłonnością do żarcia surowego mięsa, zdołali zawojować większość świata, jaki znali, i może dotarliby jeszcze dalej, gdyby mieli lepsze mapy. Co takiego potrafili zdziałać ich wspaniali wodzowie, którzy zasługują na miejsce na liście najbardziej hardkorowych władców? Jakie spiski towarzyszyły ich decyzjom? I co takiego ich żołnierze potrafili wyczyniać na polach bitew? Zapraszam na kolejny odcinek Bliżej Historii. Jeżeli lubicie czytać, to o Hunach całkiem sporo możecie dowiedzieć się m.in. z książki Hardkorowi Władcy. Ale jest też dużo innych, wcześniejszych źródeł pisanych, a najstarsze pochodzą już z V wieku przed naszą erą. Możemy znaleźć tam informację, że Hunowie to był lud koczowniczy, albo jak kto woli, tacy przodkowie współczesnych Meneli, można powiedzieć, ponieważ po pierwsze żyli i przemieszczali się w niewielkich grupach, rozbijali się gdzieś obozem, no a w momencie, kiedy zaczynało brakować im jedzenia, pieniędzy i innych niezbędnych surowców, to się przenosili kilka ławek dalej i zaczynali cały swój tryb przetrwania od nowa. Mniej więcej tak można to streścić, z tym, że Hunowie, w przeciwieństwie do Meneli, nie poruszali się na piechotę, tylko konno. Na punkcie swoich rumaków mieli przy tym dużo większego fioła niż taka stereotypowa koniara. Ale jak się zaraz dowiecie, miało to jakieś tam swoje uzasadnienie. Bo koń był dla Huna wszystkim ważnym źródłem mięsa, mleka, środkiem transportu, ale jednocześnie czymś, co bardzo mocno ułatwiało walkę. A umówmy się, w czasach Hunów na stepach azjatyckich, skąd się wywodzili, do takiej walki dochodziło bardzo często, więc cokolwiek, co dawało przewagę, było na wagę złota. A oprócz koni była to pewna broń, która w ich rękach stała się po prostu legendarna. Łuk refleksyjny. Na pierwszy rzut oka wydaje się być po prostu krzywym łukiem, ale wbrew pozorom te dwie krzywizny zapewniały mu ogromną przewagę. Umówmy się, przez swoje rozmiary nie miał aż takiego zasięgu jak klasyczny długi angielski łuk, ale z uwagi na te właśnie zdjęcia posiadał bardzo podobną siłę rażenia, a potrzeba było dużo mniej siły, żeby naciągnąć cięciwę. Można było wziąć strzałę, naciągnąć ją, wystrzelić. Ale co ciekawe, nie trzeba było do tego stać na ziemi z szeroko rozstawionymi nogami. Można było jeździć konno. I właśnie fuzja jazdy konnej i strzelania z łuku sprawiała, że Hunowie byli niezwyciężonymi wojownikami. Zapewniało im to masę przewag. Przykłady? Mogli na przykład, wycofując się, jednocześnie zasypywać wroga gradem strzał, co sprawiało, że musiał przerwać pościg. Jeśli chcieli, to za pomocą koni mogli błyskawicznie przemieścić się z jednego końca pola walki na drugi, a ich ulubioną taktyką było takie wielkie otwarcie bitwy polegające na podjechaniu odpowiednio blisko przeciwnika i zasypaniu go chmurą strzał, co sprawiało, że jego obrona stawała się równie skuteczna jak, nie wiem, Microsoft Teams na przykład. Waga przywiązywana do rumaków była tak wielka, że huńskie dzieci uczyły się jeździć, zanim jeszcze ktoś zadbał o to, żeby umiały chodzić. No i bardzo szybko w pakiecie do konika i siodełka wjeżdżał taki malutki, refleksyjny łuk, a potem coraz większy, jak wojownik też robił się coraz większy. Trzeba przyznać, że
Hunowie byli na swój sposób leniwi, ponieważ nigdy nie chciało im się prowadzić osiadłego trybu życia. Przenosili się z miejsca na miejsce, co sprawiało, że nie mieli czasu, ochoty ani warunków do uprawy roli czy hodowli jakichś mniej mobilnych zwierząt. Ale z uwagi na to, że byli doskonałymi wojownikami, to bardzo często wpadali z wizytą do sąsiadów po to, żeby zrabować, pogwałcić, spalić to, czego nie mogli zabrać, a całą resztę kasy, zwierząt, jajek, mleka i tak dalej sobie przywłaszczyć. A skoro już mówimy o czynnikach bardzo ważnych, czyli jedzeniu, to co takiego znajdowało się w ich codziennym menu? Powiedzmy, że lubili jeść rzeczy, które dzisiaj jakby nie zaliczają się do kategorii tego, co zjeść człowiek powinien, żeby swoje życie przedłużyć. Bo żywili się między innymi surowym mięsem konia, czy czymś w rodzaju czerniny, takiej zupy z krwi, ale też podawanej na surowo. Poza tym dochodziły różnego rodzaju flaki, wnętrzności, surowe jajka, rośliny korzenne i bulwiaste, których też się nie podgrzewało, tylko wyciągało z ziemi i jadło. No a takim przysmakiem dla wyższych chuńskich sfer była potrawa zwana kiwiakiem, czyli najprościej rzecz ujmując faszerowane, martwe zwierzę. Tak jest, gościu sobie jechał na koniu, znalazł, nie wiem, martwego zająca, zrobił sobie do niego nadzienie z innego surowego mięsa, nafaszerował i to był zarąbisty objawek. Na razie potwierdza nam się więc teoria, że Hunowie byli jakimiś dzikusami, ale warto wspomnieć o jeszcze dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie odbiegali jakoś mega od standardów tamtych ludów w tamtym rejonie, w tamtych czasach. No a po drugie, już wkrótce ich standard życia miał się mocno zmienić, kiedy to Hunowie postanowili przyjść do Europy i narobić tutaj sporego zamieszania. A komu europejskie ludy zawdzięczały ich mało sympatyczną wizytę? Chińczykom, ponieważ, jak już powtarzałem wiele razy, Hunowie żyli na stepach azjatyckich, sąsiadowali więc z Chińczykami, którzy po jakimś czasie stwierdzili, że skoro Hunów nie można powstrzymać, to należy ich od siebie odgrodzić i zaczęli budować słynne mury i systemy fortyfikacji. Hunowie stwierdzili, że dobra, oni się nie będą bawić w jakieś przełażenie przez mury, bo ciężko przez to konia przerzucić, więc się zawinęli i poszli trochę dalej. No i tak przez tereny dzisiejszej Rosji, łupiąc tamtejsze ludy, w drugiej połowie IV wieku dotarli do Europy i rozpoczęli pustoszenie ludów europejskich. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że doszli do prawdziwego, można powiedzieć, przestępczego raju, ale bardzo szybko się zorientowali i bardzo szybko stali się postrachem zarówno zwykłych, żyjących tam plemion, jak i nawet najpotężniejszego państwa ówczesnego świata, Cesarstwa Rzymskiego. Na tym etapie Hunowie byli podzieleni na kilkanaście zwaśnionych ze sobą plemion, które atakowały siebie nawzajem tak samo jak inne ludy. I pierwszym gościem, który postanowił coś z tym zrobić, mówił: ej, jesteśmy super plemieniem, które może podbić świat, więc może byśmy się zjednoczyli i przestali marzyć, tylko zaczęli coś robić. Gość miał na imię Mundzuk, ale jego wizja zjednoczonego chuńskiego państwa nie za bardzo spodobała się wodzom innych plemion, którzy zrzucili się na bandę zabójców. Ci w 416 roku napadli na obóz Mundzuka i wśród wielu zabitych znalazł się między innymi sam wóz. Jego dzieło próbował jednak kontynuować jego brat, który nazywał się Ruwilla i o nim już w historii mamy powiedziane znacznie więcej. Wspierał brata w jego wizji zjednoczenia Hunów i na tym etapie miał już pod sobą kilka plemion, ale to i tak była za mała siła, żeby całkowicie scalić wszystkie plemiona. To też Ruwilla postanowił, nie myśląc zbyt wiele o etyce, zbratać się z innym ludem, żeby skutecznie podbić i steroryzować własne. A na sojusznika wybrał sobie nie byle kogo, bo Rzym, konkretnie cesarstwo zachodnio-rzymskie, no bo wtedy Rzym był podzielony na część wschodnią i zachodnią, ale to jest temat na inny odcinek. W każdym razie, w zachodnim Rzymie nie było wtedy kolorowo, no i trzeba było toczyć walki z Wizygotami, Frankami, Burgundami, więc dobrzy najemnicy, a Hunowie bić się umieli, zawsze się przydali. To też Ruwilla łaskawie użyczył swoich sił.
cesarstwu zachodnio-rzymskiemu. Hunowie dali czadu m.in. w walkach z Burgundią. A kiedy te się skończyły, to w nagrodę w 432 roku Hunowie dostali nie tylko wsparcie wojskowe, z pomocą którego Ruwilla zdołał ich w końcu zjednoczyć, ale dostał też od Rzymu ziemię w okolicach Panonii, gdzie zaczął tworzyć swoje stabilne państwo. No a przy okazji koronował się na pierwszego w historii króla Hunów. Nowy władca nie zdążył się jednak jakoś długo nacieszyć swoim tytułem królewskim, ponieważ w 443 roku podczas imprezy wypił zbyt dużo wina, no i umarł. Ale szczerze mówiąc, w tą oficjalną wersję już wtedy nikt nie wierzył. Najprawdopodobniej Ruwilla został otruty, ale nie wiadomo do końca przez kogo. To mógł być jakiś jego przeciwnik polityczny, ale równocześnie ktoś, kto chciał przejąć po nim władzę. Kto konkretnie? Jego bratanek Bleda. Bleda przejął władzę, ale wbrew pozorom nic nie układało mu się tak kolorowo, jak to sobie wcześniej zaplanował. Powód był jeden. Klasyczny. Król miał młodszego brata, który był na niego cięty od najmłodszych lat, ale pech tak chciał, że to właśnie ten jego brat miał wpłynąć na historię dużo bardziej niż on. Na imię miał Attyla. Nie wiem, czy coś wam to mówi, ale pozwólcie, że przytoczę wam fragment pewnej książki. Obydwaj bracia mieli zupełnie odmienne charaktery. Starszy i spokojny Bleda od początku był przygotowany do roli wodza. Wyrastał na inteligentnego i ostrożnego człowieka, który zawsze bardzo długo rozważał każdą decyzję i nie był zbyt konfliktowy. Młodszy Attyla z kolei był agresywny i impulsywny. Jego pozycja z założenia była niższa, więc aby walczyć o swoje, musiał stosować często argumenty siłowe. Nie był jednak debilem i często przechytrzał swoich przeciwników. Attyla pragnął władzy równie mocno jak jego starszy brat, ale nie równie mocno jak jego starszy brat miał do tego uprawnienia. Ale inteligencji mu nie brakowało. Wiedział, że jeśli zrobi jakiś krok za wcześnie, to Bleda wyczuje zagrożenie i na momencie się go pozbędzie. Równocześnie wiedział, że jeśli nawet uknąłby przeciwko bratu spisek, który by się udał, to bardzo szybko zostałby oskarżony o jego zabójstwo. Tak więc postanowił poczekać, aż upłynie trochę czasu i dopiero 2 lata po przejęciu władzy przez Bledę przeszedł do otwartego działania. Jakiego? Pozwólcie, że ponownie wam przeczytam. Zaprosił brata na polowanie. Władca, ufając mu, przyjął zaproszenie. Podczas polowania ekipy braci rozdzieliły się w lesie. Wtedy Attyla z ukrycia oddał jeden cenny strzał z łuku. Bleda został trafiony w serce i zginął na miejscu, zanim jeszcze spadł z konia. Genialne jest jednak to, jak Attyla tłumaczył śmierć brata. Otóż oficjalnie jeden z jego ludzi był strasznym dzbanem i pomylił króla ubranego w bogate futra z niedźwiedziem. No i zapolował całkiem skutecznie, co by tutaj nie mówić. Jeszcze lepsze jest jednak to, że ludzie naprawdę mu uwierzyli, a najlepszym dowodem jest tego to, że nawet dzisiaj wiele źródeł podaje taką właśnie wersję śmierci Bledy jako oficjalną. Ale to był dopiero początek, ponieważ jego imię przeszło do historii jako synonim słów terror i zniszczenie na przykład. To, jak bardzo różnił się charakterem od swojego starszego brata, idealnie odzwierciedla sposób jego rządów, bo Bleda był takim typowym politykiem. Dużo mówić, mało robić, lawirować zręcznie między różnymi środowiskami i zyskać przy tym jak najwięcej dla siebie i swoich ludzi tak przy okazji. Z kolei Attyla dalej pamiętał, że Hunowie to ten sam waleczny i wojowniczy lud, który przyszedł do Europy ze wschodu jeszcze kilka dekad wcześniej, i zamierzał wykorzystać ten potencjał militarny do tego, żeby na gruzach osłabionych cesarstw rzymskich zbudować swoje własne, wielkie, huńskie cesarstwo. Początkowo jednak skoncentrował się na umacnianiu granic i podbijaniu innych barbarzyńskich ludów, które sąsiadowały z Hunami, a dopiero w roku 447 przeszedł do otwartych działań wojennych z cesarstwem wschodniorzymskim. Co by jednak nie mówić o huńskiej brutalności, to kampanię z 447 przeprowadzili po prostu perfekcyjnie.
Dzięki swojej armii składającej się głównie z kawalerii, bez problemu rozbili armię Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego w bitwie. Ale co ciekawe, kampania ta polegała głównie na zdobywaniu miast i to nie takich, wiecie, nieufortyfikowanych, tylko dysponujących potężnymi, wysokimi murami, twierdzami w okolicy. Żeby to wszystko zdobyć, Attila musiał bardzo dobrze odrobić lekcje z ówczesnej sztuki wojennej, bo oprócz standardowej huńskiej taktyki wyposażył się w piechotę, która potrafiła szturmować mury, a dodatkowo uzbroił swoich ludzi w najnowszy ówczesny sprzęt oblężniczy. Miał wieże, tarany, katapulty, drabiny i inne tego typu bajery, z pomocą których w trakcie kampanii zdołał podbić niemal cały region Bałkanów. No i zapisać się w historii jako człowiek, który rzucił Rzym na kolana. Szaty ówczesnego cesarza Teodozjusza II mogły się od całej tej akcji trochę zabrudzić. Generalnie gość bez problemu od razu oddał prawa do wszystkich zdobytych miast, a Attila dostrzegł jego słabość i nie zamierzał na tym poprzestawać. Król zwrócił się do Teodozjusza II mniej więcej w takim tonie. Panie cesarzu, ja bardzo doceniam coroczną daninę, ale teraz jako władca rodzącego się huńskiego imperium mam sporo nowych wydatków. W związku z tym chyba nie będzie miał pan oporów, żeby troszkę podnieść sumę. No ale gdyby jednak miał pan coś przeciwko, to musiałbym przemówić panu do rozumu przy wsparciu mojej armii, no a tego chyba wolelibyśmy uniknąć, co nie? Jaka była reakcja wielkiego wschodniego cesarza? Bez wahania, jednym podpisem z prędkością Andrzeja Dudy przyznał Hunom roczny trybut w wysokości tony złota. Wszystkie te podboje nadal nie zaspokajały jednak ambicji naszego dzisiejszego bohatera. On marzył o jednym, o podbiciu konkretnego miasta. Rzym miał być u stóp Attyli. Trzeba jednak przyznać, że Attila, pomimo tego, że nie był jakimś mistrzem dyplomacji, to w tym przypadku zachował się bardzo rozsądnie, bo wiedział, że żeby zaatakować Rzym, to dużo wygodniej by było mieć jakiś pretekst, jakiś powód, uzasadnienie tego najazdu. Wtedy Rzymianom trudniej by było grać ofiarę i zdobyć na arenie międzynarodowej jakichkolwiek sojuszników. Attila więc czekał. Czekał. Jeszcze dłużej czekał. No i w końcu w 451 roku dostał to, czego chciał. Pozwólcie, że podobnie przytoczę wam fragment książki. W tym właśnie czasie w Cesarstwie Zachodnio-Rzymskim doszło do skandalu. Honoria, siostra cesarza Walentyniana III, zaliczyła wpadę z dworskim szambelanem. Rozwścieczony brat skazał kochanka na śmierć, a siostrę zamknął w klasztorze. Ta nie zamierzała jednak podporządkowywać się jego woli i postanowiła się zemścić. Wysłała do Attyli swój pierścień i list z wyjątkową propozycją. Zaproponowała mu połowę cesarstwa swojego brata, uznając, że skoro jest siostrą cesarza, należy jej się 50% spadku w postaci połowy państwa. Postawiła tylko jeden warunek. Attila musiał przyjść do Italii po nią i osobiście odebrać swój posag. Dla chłońskiego króla to było jak wygranie w totka. Siostra cesarza otwarcie zapraszała go wręcz do tego, żeby zajął Rzym. Więc od tej pory Attila powoływał się na to, że spełnia jedynie jej prośbę. Latem 451 roku Attila wyruszył na zachód. Wkroczył na ziemię Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, siejąc terror, zdobywając liczne miasta. A 20 czerwca starł się z armią rzymską w bitwie na polach katalamińskich. Miał jednak pecha, a Rzymianie świetnego dowódcę, Flawiusza Aecjusza, który z dozą farta zdołał pokonać Hunów w bitwie i odeprzeć Attylę. Po odniesionej w bitwie porażce Attila wpadł w potężną depresję i według różnych źródeł był bardzo bliski samobójstwa, od którego ledwo odwiódł go jego syn. Waleczny król postanowił, że poprzysięgnie zemstę i jeszcze do Rzymu wróci.
I faktycznie do Rzymu wrócił, ale zdradzę wam, że go nie podbił, na co wpływ miały jeszcze inne czynniki. Połączenie spisku i zarazy dławiącej jego armię. Postanowił więc przysiąc zemstę po raz drugi i obiecać, że za rok wróci jeszcze raz. Pojawiły się jednak różne inne komplikacje, które miały kosztować go bardzo dużo. Ale co takiego musiał poświęcić Attyla? Jak zakończyły się jego losy i walki z Rzymianami? Jak w ogóle zakończyły się dzieje Hunów w Europie? Tego już dowiecie się z książki Hardkorowi Władcy, którą miałem okazję napisać i w której opowiadam o historii w takim samym stylu jak w odcinkach na tym kanale. Link do niej macie w opisie, a w samej książce znajdziecie też mnóstwo ciekawych informacji, biografii innych znanych i mniej znanych postaci, takich jak Kazimierz Wielki, Henryk VIII, czy inni starożytni bohaterowie. Link do niej macie w opisie. Mam nadzieję, że odcinek dzisiejszy wam się podobał i was zaciekawił. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu filmów o starożytnych barbarzyńcach. No a ja na dzisiaj żegnam się z wami. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I cześć. Do następnego odcinka.